Hej, siemanko, to Miast 16, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zagramy w grę powerline.io. Witam, tak, o, tu mamy punkty, tak, punkty, super. Jest to gra podobna, do mojej drodze, do Snake'a. Ej, halo, skręciłem przecież. Do Snake'a ze starej Noki. Chodzi o to, że nie możemy wyjeżdżać we własny pasek, bo możemy zginąć. Przecież... Ej, on się we mnie wjebał, ale to on powinien zginąć, nie ja, przecież ja skręciłem. Ty, ale ja, co nie? Ale tutaj jest duże... Duży typek tu jest. Ściany chyba też nie możemy dotknąć, bo to ściany chyba też nie umiera. Mamy już 17 miejsce, o, troszkę spadłem w rankingu. No mapa chyba nie jest za duża, tak mi się wydaje. O, mamy też podpowiedź, gdzie jest pierwsze miejsce, czyli połowa. O tak, ile tam punktów jest, tylko że no przyszli tacy, co zaraz to wszystko ukradną. W jaki sposób ten typek się rozwalił, to nie czaję. Jechał sobie prosto i nagle zniknął. Co? Dziwne rzeczy się tutaj dzieją w tej grze. Spytałbym się, w jaki sposób umarłem, ale nie wolę się nie pytać. Ta gra jest dziwna. Jak się obok kogoś przejeżdża i się kogoś wiedzie. Ej, co tu się dzieje? A, tak się przyspiesza. W taki dziwny sposób. Jak typek tak szybko klikał, że się tak przesuwał? Ja już nie wiem, o co w tej grze chodzi. Jak sobie raz dla Tysu zagrałem, no to... Że jak się zbliżam do innego gracza, to dostaję boosta. To te, czaję teraz. Ej. Nie, myślałem, że mogę kogoś tak przeciąć, ale to chyba tak nie działa w tej grze. Ha, możemy łatwo mu uciec. Gość cały czas tak obok mnie będzie jeździł. Ha, ale cię zabiłem, gościu! A, cię zmazałem. Dobra, udało nam się kogoś ubić, chociaż to w sumie on się sam ubił. Tu jaki długi gracz. Ej, czekajcie. Sprawdzimy, jak działa ten boost. O, rzeczywiście, patrzcie, jak szybko dosuwam teraz. Ale on się po chwili kończy, to nie jest boost, stały boost. To nawet dobrze, bo to byłoby trochę utrudnione. To byłoby bardzo utrudnione, jakby tak cały czas ten boost działał w grze. Dla jednego gracza. Dobra, z dół, pyk. Dziesiąte miejsce mam. Nie jest źle.
super. Tylko nie mają skręcić je za bardzo. Best kill streak z punkty 480, więc miałem gdzieś tak około 8 miejsca. Super. Myślę, że jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. Właśnie mówiłem, że coś podobne do Snake'a, ale podobne tylko jeżeli chodzi o sterowanie. I o to, że nie możemy wjeżdżać we własny pasek, bo... Czekajcie, tylko nie wiem, czy wam to mogę pokazać. Chociaż na razie jakby nie mogę nawet wjechać w swój pasek. No nie, dobra, da się widzieć. Widzicie, można umrzeć od własnego paska. Dobra, spróbujmy jeszcze zabić pierwsze miejsce, co? Tu będzie jakieś takie wyzwanie większe. Przetrwać. Dobra. Trzeba dorwać te pierwsze miejsce za wszelką cenę. Gdzie to pierwsze miejsce jest? A tutaj ten Nir teraz, to jest ten po mojej prawej. Nie, brak profitu, gdzie ja tu wjechałem, brak profitu. Teraz tutaj umrę, jak nic umrę, jak nic umrę. What the fuck, ale punktów. Ty, ale się wszyscy rzucili na to. Niestety musiałem umrzeć, bo i tak bym przegrał, ale... Ale tam punktów było, widzieliście? Wow. Się typ z pierwszego miejsca rozwalił. Także gierka ciekawa. No trochę tutaj to sterowanie jest uciążliwe. No ale można przywyknąć, szczerze, można przywyknąć. To boostowanie jest bardzo ciekawe, jak się obok gracza się przejeżdża. Także jeżeli chcecie zagrać w tę grę, nazywa się ona powerline.io. Także dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam was także na poprzednie filmy, do następnego, na razie, cześć, hej hej. Nie zapomnijcie subskrybować kanał wraz z Mężkiem oraz zostawić koniecznie kibicowskie łapeczki w górę. Łapeczki w górę, także elo, elo, elo.